Witajcie w kolejnej części. W tej części zrobimy sobie tą studniczkę. Ona tak wygląda z boku, widzicie? Ja ją tutaj troszkę przedłużyłam. I będę chciała też jeszcze przedłużyć tym razem tutaj, z tej strony. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No dobra, robimy. Mamy pętelkę. I robimy sobie 10 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz zrobimy sobie 26 słupków. Mamy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nawijamy nitkę, robimy drugi. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Mamy 26 słupków. Wbijamy się raz, dwa, trzecie oczko. I zamykamy to okrążenie oczkiem ścisłym. Tak to wygląda. Teraz przerobimy takie samo okrążenie, też 26 słupków. Czyli mamy 3 oczka łańcuszka na pierwszy. Wbijamy się w drugie oczko, robimy słupek. Nad kolejnym trzeci słupek. Nad kolejnym czwarty. Nad kolejnym piąty. Nad kolejnym szósty. Nad kolejnym siódmy. I to przeróbcie w ten sposób całe okrążenie. Ja już przerobiłam. Widzicie, to taki nam się dziubek zaczyna tworzyć. W schemacie jest niby, żeby zrobić takich okrążeń po 26 słupków 3 rzędy, czyli 3 razy. Ja natomiast chcę sobie zrobić 5. Więc zrobię sobie tu 5 takich rzędów po 26 słupków. Jeżeli nie chcecie tak robić, chcecie się trzymać dokładnie schematu, to możecie zrobić tylko 3. Czyli mamy 2, zróbcie jeszcze najwyżej 1. No i poczekajcie do momentu, w którym powiem, że zaczniemy robić dalej wzór. Ja przerobię sobie takich raz, tu mam 2, czyli jeszcze 3 razy, bo chcę mieć 5. Jeżeli chcecie robić tak jak ja, no to róbcie tak jak ja. Przerobię to teraz i widzimy się za chwilę. Aha, no jeszcze może pokażę, żeby było wiadomo. Czyli 3 oczka łańcuszka i tak dalej, prawda? Słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem. Czyli te okrążenia jeszcze raz, dwa, robimy trzecie, czwarte i piąte. Czyli jeszcze w sumie 3 okrążenia. Ja już przerobiłam.
zrobiłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów po 26 słupków. Tego aniołka usztywniałam, tą sukienkę, na takim dużym styropianowym jaju. Teraz będę chciała na takim znowu dużym stożku. Dlatego, bo po prostu chcę osiągnąć teraz inny kształt sukienki. O, myślę, że to tak będzie fajnie. I chcę teraz właśnie taką rozszerzającą się sukienkę, bardziej stożkowatą. Dobrze. Więc mamy 5 rzędów po 26 słupków zrobionych. Teraz zaczynamy już wzór. Tak jak mówiłam, jeżeli ktoś sobie zrobił tylko 3 rzędy, to też teraz zaczyna ze mną robić wzór. Ja tu mam 5. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko, robimy słupek, drugi, kolejne się wbijamy, robimy trzeci, kolejne się wbijamy, robimy czwarty i w kolejne się wbijamy, robimy piąty słupek, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy 5 słupków, teraz robimy 2 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Opuszczamy jedno oczko łańcuszka, wbijamy się w kolejne i też robimy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Też mamy 5. Znowu robimy 2 oczka łańcuszka, ale teraz omijamy 2 słupki, czyli raz, 2 oczka omijamy, wkuwamy się w trzecie i znów robimy 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 oczka łańcuszka, omijamy jedno oczko, wkuwamy się w kolejne i robimy 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu robimy 2 oczka łańcuszka i tu nam powinno nam zostać raz, 2 słupki i tak mamy. Teraz wkuwamy się tutaj raz, dwa w trzecie oczko, zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. I tak to wygląda, zaczyna nam się formować już wzorek. Zaczynamy kolejne okrążenie. Robimy 5 słupków nad tymi 5 słupkami. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Wbijamy się w kolejny, robimy słupek. Wbijamy się w kolejny, robimy słupek. Wbijamy się w kolejny. To mi się źle wbiło, bo ta nitka metaliczna haczy. Robimy słupek i wbijamy się w kolejny i robimy słupek. Tak to wygląda. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, chwytamy za łańcuszek, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek i 2 oczka na poprzeczkę. Przepraszam, bo już mi w gardle zaschło. Teraz znów robimy 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery,
i 5, 2 oczka łańcuszka i znowu robimy 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. 2, 3, 4, 5. Teraz 2 oczka łańcuszka, wbijamy się pod ten łańcuszek, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka, wbijamy się pod ten łańcuszek, robimy słupek, drugi, 2 oczka łańcuszka i znowu 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. Tu przewraca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i wbijamy się raz, dwa w trzecie oczko. I teraz tak. Będzie nam wychodzić motyw z tej strony i z tej strony, czyli po prostu będziemy mieć dwa motywy, które będą się tak rozszerzać na sukienkę. A po bokach nie będzie tego motywu. Dobra, więc przerobiliśmy ten kolejny rząd. Następny rząd, znowu robimy 5 słupków nad słupkami z poprzedniego rzędu. Drugi, trzeci, czwarty i piąty, 5, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, wbijamy się tutaj w środkowy łańcuszek, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znów 5 słupków nad 5 słupkami. Raz, 2, 3, 4, 5, czyli to widać już nam się zaczyna rozszerzać wzorek. Teraz 2 oczka łańcuszka, tutaj będzie cały czas na razie tak samo na te boki i znowu robimy 5 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, czyli mamy jedną stronę, teraz robimy drugą stronę. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, łapiemy za łańcuszek i tu też robimy 3 słupki przedzielone 2 oczkami łańcuszka. Raz, 2 i 3. I znowu 5 słupków. Ja będę Wam pokazywać te później tylko wzór z jednej strony, a Wy będziecie robić dokładnie to samo z drugiej. Chyba że coś się pojawi bardziej skomplikowanego, no to wtedy będę pokazywać oczywiście. O, i w ten sposób raz, dwa, trzy. Przerobiliśmy kolejne okrążenie. O, tak to wygląda. Widać, że tu jest wzorek i tu jest wzorek. Na razie nam wychodzi taki ala dzwonek. Dobra, tak to wygląda. Zaczyna się rozszerzać. Teraz pokażę, jak robić dalej.
Robimy kolejny rząd. Tradycyjnie 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. 2, 3, 4 i 5. 2 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Teraz łapiemy za ten pierwszy łańcuszek, nie tutaj, tylko tu. Robimy słupek, a nad słupkiem 1, 2, 3 oczka łańcuszka na pikotek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek i znów nad tym słupkiem pikotek z 3 oczek. Tak, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Teraz chwytamy za ten drugi, kolejny łańcuszek. Robimy słupek i pikotek nad tym słupkiem. Przeciągamy niteczkę. 2 oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek. I 3 oczka łańcuszka na pikotek nad tym słupkiem. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znów robimy 5 słupków. 1, 2, 3, 4, 5. Tak to wygląda. Widzicie? 5 słupków i ten wzorek. Tutaj zrobimy teraz 2 oczka łańcuszka i z drugiej strony powtórzycie dokładnie to samo. Czyli 2 oczka łańcuszka i znowu 5 słupków. Tak? Czyli to dookoła proszę przerobić. Już przerobiłam. Tak to wygląda. Tu się połączyła. Widzicie, jak to się powtarza. Z jednej strony i z drugiej strony. Teraz robimy kolejny rząd. Jak zwykle 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. Na razie robimy cały czas te 5 słupków, tu nic się nie będzie zmieniać. Tak, mamy 5 słupków. 5. Teraz 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę, wbijamy się tutaj za tym pierwszym pikotkiem, za ten łańcuszek, robimy słupek, słupek i teraz zrobimy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę, chwytamy tutaj między te 2 pikotki za ten łańcuszek, robimy słupek, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znowu 5 słupków nad tymi 5 z poprzedniego rzędu. 1, 2, 3, 4 i 5. 2 oczka łańcuszka i znowu tutaj 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 oczka łańcuszka, znowu między te 2 pikotki się wbijamy, robimy słupek i 15 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nawijamy nitkę, znowu łapiemy za te 2
to ten łańcuszek między tymi dwoma pikotkami i robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i znowu 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i dwa oczka łańcuszka i zamykamy okrążenie. Zrobiłam z Wami całe okrążenie. Na razie są krótkie te okrążenia, więc nie jest źle. O, tak to wygląda. Teraz widać lepiej, że mamy dwa motywy. Tu jest łańcuszek i tu jest łańcuszek. O. Tak wygląda nasza sukienka. Zaczynamy kolejny rząd, czyli 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. Czyli drugi, trzeci, czwarty i piąty. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Tu się zmienia, bo mieliśmy wszędzie po 2, teraz mamy 3. I tutaj zrobimy 23 słupki na tym łańcuszku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no, 23, 23 słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, znowu 5 słupków, raz, dwa, trzy, cztery, 5 słupków nad słupkiem i tutaj robimy raz, dwa, 3 oczka łańcuszka tym razem. Tu było wszędzie 2, teraz robimy 3. I znowu 5 słupków. Raz. 2. 3. 4. 5. I tutaj tak samo. Trzeba przerobić dookoła. Witam. Robimy dalej. Tak wygląda już nasza spódniczka. Będą to tylko właśnie takie dwa motywy. Teraz już fajnie to widać. I tu będzie przód, które tak się rozchodziły. Takie, no, nie wiem jak to nazwać, płatki. Takie płatki będą tutaj się rozchodziły z tej strony i z tej strony.
I tu będzie przód, a tu będzie tył. Boki będą takie troszeczkę inne. Dobra, robimy kolejny rząd. Czyli tak, tradycyjnie 5 słupków. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Nad kolejnym słupkiem słupek. Nad kolejnym słupek. Nad kolejnym robimy słupek. I nad kolejnym słupkiem robimy słupek. Teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Wbijamy się tutaj w ten pierwszy słupek. I robimy słupek. Słupek, oczko łańcuszka. Omijamy jeden, uwamy się w następny, robimy słupek. I oczko łańcuszka. Omijamy jeden, kuwamy się w następny, robimy słupek. I oczko łańcuszka. I znów. Omijamy jeden, kuwamy się w następny, robimy słupek. I oczko łańcuszka. Czyli tutaj, na tym łuku, robimy cały czas właśnie takie słupki, przedzielone oczkiem łańcuszka. Z tym, że tu właśnie omijamy sobie jeden. Omijamy, kłuwamy się, oczko łańcuszka, i tak samo, tak, tak nam to wychodzi, tak. Omijamy i jesteśmy na końcu. Czyli jest wszystko ok. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 takich słupków. Teraz 3 oczka łańcuszka. Znowu 5 słupków. Raz. 2. 3. 5, 3 oczka łańcuszka i znowu 5 słupków, prawda? Znowu tych 5 słupków tutaj i tak samo przerabiamy dookoła. Ja to przerobię i widzimy się za chwilkę. Już przerobiłam. Kolejne okrążenie. Czyli tradycyjnie 5 słupków nad 5 słupkami z poprzedniego rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Czyli tutaj nam ten bok nic się nie zmienia. 3 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, teraz wbijamy się tutaj na ten pierwszy słupek, przerabiamy, ale tylko do połowy. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejny słupek, przerabiamy do połowy. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejny słupek, przerabiamy do połowy. I teraz dopiero przez wszystkie nitki przeciągamy. I robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I znów wbijamy się w kolejny słupek. Robimy słupek do połowy, kolejny słupek do połowy i w kolejny robimy słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie nitki. I znowu 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I znów w następny się wbijamy, robimy słupek do połowy, następny słupek do połowy i w następny słupek do połowy. I teraz przez wszystkie nitki. I raz, dwa, trzy, cztery, 5. I kolejne 3 słupki przerabiamy razem. Raz, dwa, 3 słupki przerobione do połowy. I teraz przez wszystkie nitki. Na końcu robimy 3 oczka łańcuszka.
I znowu te 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzy oczka łańcuszka i znowu 5 słupków. O, tak to wygląda. I to przerabiamy dookoła. Już przerobiłam. Zaczynamy kolejny rząd. 5 oczek łańcuszka, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, czyli 5 słupków robimy kolejnych. Tak jak przedtem. 3, 4, 5, 3 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Teraz tu przechodzimy ten łańcuszek, nie tutaj, tylko tu. I tutaj robimy 7 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 oczka łańcuszka, na kolejnym łańcuszku też 7 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa oczka łańcuszka, na kolejnym łańcuszku tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I na końcu robimy 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, bo to nam zawsze dzieli od tego motywu te łańcuszki, pamiętajcie. I znowu 5 słupków, 3 oczka łańcuszka, 5 słupków. Prawda? Tak jak nam tutaj schodzi. Tak samo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5 i 3 oczka łańcuszka za tą poprzeczkę. No i przerabiamy tak całe okrążenie. Już przerobiłam. Zaczynamy kolejny rząd, czyli tutaj robimy tak samo, nic się nie zmienia. Czyli 5 słupków nad 5 słupkami. Na poprzeczkę 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Teraz nad słupkami będziemy robić też słupki, tak jak schodzą nam tutaj z szydełka po kolei, czyli 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i będziemy robić tak po kolei nad wszystkimi, tylko różnica jest taka, że tu były 2 oczka, a tu będziemy robić 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa i 3. Czyli taka jest różnica, nie po 2 tak jak tutaj, tylko po 3. I znowu 7. Raz, dwa, 3, 4, 5,
6, 7 i 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. No i w ten sposób przeróbcie dookoła. Tak samo, tylko zmienia się liczba tych oczek łańcuszka. Ja już przerobiłam. Zaczniemy kolejne okrążenie i tutaj uwaga, bo zacznie nam się zmieniać tutaj już ten motyw, który robiliśmy cały czas taki sam. Ale jeszcze robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek nad słupkiem i trzeci słupek nad słupkiem. Dalej kolejne dwa przerobimy razem, czyli słupek do połowy, drugi słupek do połowy i teraz dopiero wszystkie razem. Czyli w tej chwili będziemy mieć nie 5, a 4 słupki tutaj. Dalej robimy 2 oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawijamy nitkę. I teraz tutaj na tym łańcuszku, który mieliśmy, robimy sobie słupek, czyli będziemy zaczynać takie słupki z pikotkami. Mamy słupek i robimy nad nim pikotek z 3 oczek. Tak, łapiemy za nitkę i tutaj 2 oczka łańcuszka i znowu w tym samym miejscu słupek. To pamiętacie z pelerynki, ten motyw. Z pelerynki i skrzydełek. Czyli takie motywy będziemy robić z pikotkami. O. Czyli zacznie się nam już teraz ta żmudna praca. I znowu 2 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Tutaj omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. Czyli jak mieliśmy przedtem 7, to teraz będziemy mieć 5. Raz. Dwa. Trzy. 4 i 5. Tak to wygląda. I znowu 2 oczka łańcuszka. Na tym łańcuszku robimy ten motyw ze słupka, pikotek z 3 oczek. 2 oczka tu łańcuszka. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu i pikotek nad nim z 3 oczek. Zawsze tak paznokciem chwytamy, wtedy łatwiej nam to wychodzi z tymi pikotkami. 2 oczka łańcuszka, znów omijamy jedno, wbijamy się w kolejne i robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 słupków, 2 oczka łańcuszka, znowu tutaj robimy motyw ze słupków i pikotek. O, pikotek, 2 oczka łańcuszka, słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Łapiemy za te dwie niteczki zawsze, to już chyba wszyscy wiedzą. 2 oczka łańcuszka i znów omijamy jedno, jeden słupek, wbijamy się w kolejny, robimy słupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 2 oczka łańcuszka. Znów tutaj robimy motyw z pikotkiem. 2 oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu. Słupek, a nad nim pikotek. O. I 2 oczka łańcuszka. I tutaj
zwężaliśmy z tej strony, to też będziemy teraz zwężać, czyli robić sobie 4 słupki zamiast 5 z tej strony, od strony tego wzorku. Czyli robimy słupek do połowy, drugi słupek do połowy i teraz przez wszystkie nitki. I dalej robimy słupek, 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 czyli mamy te 4 słupki i przedzielamy 3 oczkami łańcuszka nam te całe motywy. I tutaj znowu robimy słupek, słupek, słupek nad słupkiem, mamy 3 i te 2 kolejne przerabiamy razem, czyli słupek do połowy, słupek do połowy i teraz przez wszystkie razem. I znów 2 oczka łańcuszka i powtarzamy ten sam wzór, czyli słupki z pikotkami dookoła. O, tak, tak to wygląda. Zobaczcie, to jest połowa naszej sukienki, tak? Przerabiamy dookoła. Wiecie co? Przepraszam Was bardzo, ale wyprójcie sobie, jak już zrobiliście to całe okrążenie do końca, do tego boku tutaj, bo tutaj mają być 2 oczka łańcuszka, a nie 3. Ja się pomyliłam, przepraszam Was. Czyli tutaj, tak jak żeśmy robiliśmy, jest ok, nic się nie zmienia. Tutaj po prostu, tak jak mówię, mamy te 4. Nam wychodzą słupki i tutaj jak wszędzie robiliśmy po 3 oczka, to teraz zróbcie tylko 2 i po prostu dalej, prawda? Pokażę jeszcze, żeby było widać. O. Wypróć i zrobić 2 oczka, bo się pomyliłam, bardzo Was przepraszam. No i żeby nam to się nie rozchodziło za bardzo. I później robimy te słupki, 3, 4, i tutaj wtedy te 2 razem, tak? O, i teraz to zróbcie tak samo jak tutaj, tylko tutaj mają być 2 oczka łańcuszka. Ja już to przerobiłam, tak to wygląda. Tu mają być 2 oczka. I teraz robimy dalej. Kolejne okrążenie. Dalej będzie nam się troszeczkę tutaj zmieniać. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nad kolejnym słupkiem robimy słupek, później kolejne 2 przerabiamy razem, czyli słupek do połowy, słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie 3 nitki przerabiamy. Dalej 2 oczka łańcuszka, tu wbijamy się między te pikotki, nad ten łańcuszek robimy słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Łapiemy za te 2 nitki, przeciągamy. 2 oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. I pikotek nad nim. O, teraz, bo chyba nie złapałam dobrze. No masz, ci los. Teraz jest ok. 2 oczka łańcuszka. I teraz tutaj omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny, robimy słupek. Nad kolejnym słupek, nad kolejnym słupek i nad kolejnym słupek. Czyli mamy teraz 4 słupki. Tu było 5, a tu mamy 4. Dalej 2 oczka łańcuszka i znów tu się wbijamy między te pikotki i robimy słupek, nad nim pikotek z 3 oczek, 2 oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu się wbijamy, robimy pikotek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu, czyli tutaj robimy 3 słupki z pikotkiem. Tak?
zaraz pokażę. Tu na początku motywu robimy 2, a tu robimy 3. I w kolejnym też będzie 3, a tutaj 2. Czyli 2 oczka łańcuszka. Omijamy jeden słupek. Znów robimy 4 słupki nad słupkiem. Czyli raz, 2. Kurczę, jak ta srebrna nitka mi zahaczy, to potem nie mogę przeciągnąć. 3 i 4. I znowu 2 oczka łańcuszka. Wbijamy się w środeczek. Robimy słupek. Nad nim pikotek z 3 oczek. 2 oczka łańcuszka. W tym samym miejscu drugi słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Dwa oczka łańcuszka, słupek i 3 oczka łańcuszka na pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Znowu nawijamy nitkę, opuszczamy jeden słupek, robimy 4 kolejne słupki. Raz, 2, 3 i 4. Tak? I tu na końcu zrobimy 2. Czyli 2 oczka łańcuszka. I 2 słupki będziemy robić z pikotkiem. Jeden słupek, a nad nim pikotek. 2 oczka łańcuszka. I drugi słupek, a nad nim pikotek. 2 oczka łańcuszka. I teraz tutaj znowu z tej strony zwężamy. Czyli robimy najpierw słupek do połowy, drugi słupek do połowy, przeciągamy wszystko razem. Później kolejne 2 słupki, 1 i 2, robimy słupek nad słupkiem, później nawijamy nitkę na tym łańcuszku, robimy 2 słupki, raz, 2, czyli już nie będziemy mieć tych łańcuszków. Później znów robimy 2 słupki nad słupkiem. Raz i 2. I ostatnie 2 słupki przerabiamy razem. Czyli robimy słupek do połowy, słupek do połowy i przez wszystkie nitki. O, tak to wygląda. Mamy w tej chwili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w sumie 8 słupków ma nam wyjść. O, i znowu 2 oczka łańcuszka i znów robimy tutaj ten motyw, czyli słupek z pikotkiem, tak? Zaraz pokażę i to przeróbcie sobie w drugą stronę sukienki w ten sam sposób. O, widzicie? Tutaj na końcu też na łańcuszku, pamiętajcie, 2 słupki jeszcze trzeba zrobić. O, tak to wygląda, czyli tu mamy 2, 3, 3, 2 słupki z pikotkiem. Ja już to przerobiłam, to okrążenie, tak jak widzicie, tutaj zrobiłam z 2 słupków 1, potem 2 słupki i jeszcze 2 słupki na tym łańcuszku. No i połączyłam się z 3 oczkiem łańcuszka. I tak wygląda nasza sukienka. Zaczyna się rozszerzać. To widzimy się za chwilkę i robimy kolejne okrążenie. Dobra, zaczynamy kolejne okrążenie. Robimy 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijamy nitkę i teraz te 2 słupki musimy przerobić razem. Czyli dalej sobie tutaj zwężamy. Przerobiłam 2 słupki do połowy i teraz przez wszystkie 3 nitki. Dalej, 2 oczka łańcuszka,
Znów tutaj się wbijamy. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze raz to samo miejsce się wbijamy. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Teraz tutaj omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny. Robimy trzy słupki nad słupkami po kolei. Raz, dwa i trzy. Tak? Teraz tutaj, znów nam się tutaj zmieni, dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj między te pierwsze dwa pikotki. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się w to samo miejsce. Robimy drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się między kolejne dwa, czyli na kolejny łańcuszek. Robimy słupek i nad nim pikotek z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze raz to samo miejsce się wbijamy. Robimy słupek, a nad nim pikotek. I dwa oczka łańcuszka. I znowu tu omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Widzicie? Tutaj jak na razie cały czas mamy po takim jednym motywie z dwóch słupków, a tutaj mieliśmy dwa słupki, tu mieliśmy trzy, a teraz mamy cztery. I tu będzie tak samo, cztery, a tutaj na końcu będzie dwa. I dalej, dwa oczka łańcuszka, tu wbijamy się na ten pierwszy łańcuszek między pikotki, robimy słupek z pikotkiem. Ojejku. Dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz to samo miejsce, słupek z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się tutaj w kolejny łańcuszek, robimy słupek z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka, to samo miejsce się wbijamy, robimy czwarty słupek z pikotkiem. I dwa oczka łańcuszka. I znowu opuszczamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny, robimy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka i na końcu motywu mamy cały czas ten z podwójnych tylko słupków, znaczy z dwóch słupków i pikotka. Czyli robimy pikotek nad słupkiem, dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym miejscu i pikotek nad nim z trzech oczek, dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj znowu dwa oczka, musimy dwa słupki przerobić razem, czyli jeden do połowy, drugi do połowy i to wszystko razem. Potem robimy jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek i dwa ostatnie przerabiamy razem. Czyli znów słupek do połowy, słupek do połowy i wszystko razem. O, tu nam się tak zwęża. I znowu dwa oczka łańcuszka i ten sam motyw
dookoła. Tak? Tu mamy dwa i tylko te środkowe po cztery słupki z pikotkiem. Już przerobiłam to okrążenie. Tutaj na końcu zrobiłam te dwa słupki przerobione razem. Potem zrobiłam raz, dwa słupki, trzy słupki i potem połączyłam się w trzecie oczko łańcuszka. Tak? Teraz musimy sobie tutaj z tych dwóch od razu zrobić jeden, bo będziemy już zamykać, ale to pokażę wszystko. Więc najpierw zrobimy sobie tutaj dwa oczka łańcuszka na słupek do połowy nawinięty. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne tutaj oczko, robię słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie dwie nitki. I tutaj dalej robimy tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka, ten motyw, dwóch słupków, a nad nim pikotek, dwa oczka łańcuszka, drugi słupek tu robimy, czyli ten tak zwany motyw, pikotek, no kurczę, przeciągamy przez dwie nitki, dwa oczka łańcuszka, teraz tutaj omijamy jedno, wbijamy się w kolejne, w kolejny słupek robimy dwa słupki, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na ten tu między pierwsze te dwa pikotki, na ten łańcuszek i tu sobie zrobimy słupek, pikotek nad nim z trzech oczek, dwa oczka łańcuszka, drugi słupek w tym samym miejscu, pikotek nad nim, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na kolejny łańcuszek między pikotkami, tu zrobimy tylko jeden słupek, a nad nim pikotek, dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na kolejny łańcuszek, tu zrobimy dwa słupki z pikotkiem, czyli jeden słupek, nad nim pikotek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka i tutaj znów omijamy jeden słupek, zrobimy sobie dwa słupki nad słupkami, jeden i dwa. Tak to wygląda, zobaczcie. Czyli początek tutaj sukienki jednej strony, tak jak nic się nie zmienia. Tutaj mieliśmy po cztery w poprzednim rzędzie, a teraz mamy po pięć słupków z pikotkami. I dalej będziemy robić tak samo. Czyli tutaj też pięć, tutaj dwa. Dalej jeszcze pokażę. Czyli tak, mamy dwa oczka łańcuszka. Tu robimy słupek, nad nim pikotek z trzech oczek, dwa oczka łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu się wkuwamy, robimy słupek i pikotek z trzech oczek, dwa oczka łańcuszka, na następnym łańcuszku robimy tylko jeden słupek z pikotkiem, dwa oczka łańcuszka, na następnym słupku robimy słupek i pikotek nad nim, dwa oczka łańcuszka, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj, omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny, robimy dwa słupki. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i tutaj znów wbijamy się między te dwa pikotki, robimy
dwa słupki z pikotkiem. Czyli mamy pierwszy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Kuwamy się w to samo miejsce, robimy drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj pokażę, jak dalej, bo tutaj musimy 6 słupków przerobić razem. Więc wbijamy się w pierwszy, robimy słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy, czwarty słupek do połowy, piąty słupek do połowy i szósty słupek do połowy nawinięty. Mamy teraz tutaj, widzicie, tyle nitek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nitek ze słupków i ta jedna tutaj z łańcuszka. I teraz to wszystko dopiero przeciągamy. O. Zaciśniemy i robimy dwa oczka łańcuszka. I znów robimy sobie ten motyw kolejny. Z pikotkiem. Tak, dwa oczka łańcuszka, słupek i pikotek nad nim. I dwa oczka łańcuszka i dalej przeróbcie tak samo jak tutaj, czyli po 5 tu mamy tych dwóch, a tutaj bez zmian. Doróbcie do tego momentu, a tu pokażę, jak dalej. Już przerobiłam prawie do końca i teraz pokażę, jak tutaj to zakończyć. Więc nawijamy nitkę i będziemy robić słupki do połowy nawinięte. Czyli tak, pierwszy słupek do połowy nawinięty, drugi słupek do połowy nawinięty, trzeci słupek do połowy nawinięty, czwarty słupek do połowy nawinięty. I teraz tutaj musimy się wkłuć to pierwsze oczko, co przerabialiśmy. I teraz to wszystko, tą nitkę cały czas przyciągamy przez te wszystkie nitki. O, i sobie zaciśniemy. I tak wygląda nasze zakończenie tego rzędu. I zaczynamy kolejny rząd. Tutaj sobie zacisnęliśmy, to mamy już pierwsze oczko. Zrobimy jeszcze dwa i to będzie nasz pierwszy słupek. Teraz jeszcze zrobimy dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i jak zwykle tu w tym miejscu robimy słupek, a nad nim pikotek z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce i robimy słupek, a nad nim pikotek z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka. Teraz omijamy tu jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy sobie jeden tylko słupek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się tu pomiędzy te dwa słupki, robimy sobie słupek, jeden i pikotek nad nim. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się między kolejne pikotki, robimy słupek i nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce, robimy drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się między kolejne dwa pikotki, robimy jeden słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka, wbijamy się między kolejne dwa pikotki, robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka.
I tutaj znów omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. No i znów mi się ta srebrna nitka zahaczyła. O. Chodzi o to teraz, żeby tu mieliśmy po 5, raz, 2, 3, 4, 5, żeby w tym kolejnym rzędzie też nie dodawać więcej słupków, tylko robić 5. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, również 5. I znów dwa oczka łańcuszka. Tu wbijamy się między pierwsze dwa pikotki. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się między kolejne dwa pikotki. Tu zrobimy dwa słupki z pikotkiem. Czyli mamy pierwszy z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka. W to samo miejsce się wbijamy. Robimy drugi. I nad nim pikotek. Muszę jeszcze nawinąć nitkę więcej, bo mi się... Dobra, dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się na kolejny łańcuszek. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się między kolejne dwa pikotki. Robimy jeden słupek, a nad nim pikotek. Czyli znów mamy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dalej, dwa oczka łańcuszka. Omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj mamy znów ten motyw taki podwójny, więc robimy sobie tylko ten podwójny motyw. Czyli słupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo miejsce, robimy drugi słupek, a na nim pikotek. Czyli tutaj nadal nam się nic nie zmienia, mamy cały czas dwóch. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka, tutaj gdzie mieliśmy te wszystkie oczka przerobione razem, wbijamy się w czubeczek. I robimy słupek. Chociaż może trzeba się wbić tutaj troszeczkę dalej, żeby nam taka dziura nie wychodziła. Więc tu się wbijemy. O. I robimy słupek. Teraz będzie lepiej. Troszkę to będzie przesunięte, ale nie będzie takiej dziury. I znów dwa oczka łańcuszka i robimy drugą stronę sukienki w ten sam sposób. Czyli tutaj tak samo. Motyw z dwóch słupków. Z pikotkiem, tak? O, dwa oczka łańcuszka i drugi raz to samo miejsce. I pikotek i znów dwa oczka łańcuszka. Tak to wygląda. I to przyróbcie dookoła. Tutaj trzeba będzie się wbić na końcu w trzecie oczko łańcuszka. Ja to przerobię i widzimy się za chwilkę. Robimy kolejny rząd. Tutaj się wbijam w trzecie oczko łańcuszka. Znowu robię trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka jeszcze na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Tu łapię za ten pierwszy łańcuszek. Robię słupek, a nad nim pikotek. Z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka, wbijam się tutaj między te dwa pikotki, robię też słupek, a nad nim pikotek. Tu łapiemy za dwie nitki, dwa oczka łańcuszka, wbijam się w kolejne, w to samo miejsce, robię słupek, a nad nim pikotek. O, dwa oczka łańcuszka. Tutaj wbijam się nad tym słupkiem, robię tylko słupek. Dwa
kropka, oczka, łańcuszka. Przechodzę tutaj między pikotki, robię słupek, a nad nim pikotek z trzech oczek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzę między kolejne pikotki, robię słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzę na kolejny, robię słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Wbijam się w to samo miejsce, robię drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzę między kolejne pikotki, robię słupek, a nad nim pikotek. Czyli dalej mamy 5 pikotek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli 5 słupków z pikotkami. Teraz tak, dwa oczka, łańcuszka. Tu łapiemy za słupek, robimy słupek bez pikotka. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzimy na łańcuszek między pikotki. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łańcuszek. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzimy na kolejny. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Wbijamy się w to samo miejsce. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Wbijamy się w kolejny łańcuszek, robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Czyli znów tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nad słupkiem robimy tutaj tylko słupek bez pikotka. I znów dwa oczka, łańcuszka. Tu przechodzimy na ten łańcuszek. Między pikotkami robimy słupek z pikotkiem. Dwa oczka, łańcuszka. To samo miejsce się wbijamy. Robimy słupek z pikotkiem. Dwa oczka, łańcuszka. Tutaj widzicie to, gdzie mieliśmy ten bok. Wbijamy się tu na ten łańcuszek. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Teraz robimy zwykły słupek. Dwa oczka, łańcuszka. Wbijamy się obok. Tutaj robimy drugi słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka, łańcuszka. Przechodzimy tutaj na kolejny łańcuszek między pikotkami. Robimy słupek z pikotkiem. Dwa oczka, łańcuszka. Jak zwykle na końcu coś mi się musiało spiklać. I w tym samym miejscu się wbijamy. Robimy słupek, a nad nim pikotek. I to już zaczęliśmy drugą stronę. I znów dwa oczka, łańcuszka. Tu robimy słupek nad słupkiem. Dwa oczka, łańcuszka. I dalej tak samo jak z tej strony. O, tak to wygląda. Zobaczcie. Przyróbcie tutaj
do zakończenia tego rzędu. I będziemy teraz już robić ostatnie okrążenie sukienki. Czyli zrobimy tak, 3 oczka łańcuszka na słupek. Tu zrobimy sobie od razu na tym słupku pikotek z 3 oczek. Tu wbijamy się w to trzecie oczko naszego słupka. Przeciągamy oczkiem ścisłym. Mamy pikotek. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na łańcuszek. Między pikotkami robimy słupek i nad nim pikotek z 3 oczek. 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na ten kolejny łańcuszek i robimy słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Tak to ma Wam wyglądać. Później tylko się już tutaj połączymy. Teraz 2 oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj znowu w ten słupek. Robimy słupek bez pikotka. 2 oczka łańcuszka. Teraz tutaj się wbijamy między pikotki na łańcuszek. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. W tym samym miejscu się wbijamy. Robimy drugi słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Dwa oczka łańcuszka. Później robimy między kolejnymi pikotkami znowu słupek, a nad nim pikotek z 3 oczek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się na kolejny łańcuszek między pikotkami. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj kolejny łańcuszek między pikotkami. Robimy słupek i 3 oczka łańcuszka na pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce. Robimy słupek i pikotek. Czyli mamy teraz 6 słupków z pikotkiem. 2 oczka łańcuszka. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest ostatnie okrążenie. Tutaj wbijamy się słupek. Robimy słupek. Bez pikotka. 2 oczka łańcuszka. I tutaj będziemy robić to samo, czyli znów musi nam wejść 6 słupków z pikotkiem, tak? Czyli mamy pierwszy, w pierwszym i w ostatnim dodajemy po 2 słupki. Czyli mamy pierwszy słupek z pikotkiem, drugi słupek z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka. Później po jednym będziemy robić słupku z pikotkiem. Jeden słupek z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka. Potem znów jeden słupek z pikotkiem. Dwa oczka łańcuszka. I na końcu znów robimy 2 słupki z pikotkiem, czyli słupek, pikotek, 2 oczka łańcuszka, robimy tutaj jeszcze raz, 2 oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka na pikotek
I teraz dwa oczka łańcuszka. I znowu tu łapiemy za ten słupek, robimy słupek bez pikotków, tak? Czyli tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć znowu, tak samo jak tu. I dalej dwa oczka łańcuszka. Tutaj się zmienia, bo tu musimy sobie zmienić teraz. Tu gdzie mieliśmy po dwa, będziemy robić jeden słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Później tutaj się wbijamy na kolejny łańcuszek, robimy słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Później tutaj się wbijamy w ten słupek, robimy słupek, a na nim pikotek. Czyli na bokach będą pikotki, żeby nam to ładnie się zgrało. Dwa oczka łańcuszka. Tu omijamy ten łańcuszek, wbijamy się tutaj. Robimy słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I tu wbijamy się pomiędzy te dwa. Robimy słupek, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Czyli tutaj mamy pięć pikotków, tak? Przechodzimy tutaj. Czyli robimy teraz drugą stronę, dokładnie tak samo. Czyli tu robimy słupek, tak jak nam wychodziło, bez pikotka. I znowu dwa oczka łańcuszka. I tutaj znów robimy po sześć. Czyli w pierwszym robimy dwa słupki na pierwszym łańcuszku z pikotkiem. Robię drugi, no właśnie. I później po jednym. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj jeden słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek i pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj robimy dwa słupki z pikotkiem. Czyli mamy jeden zrobiłam, jeszcze robię dwa oczka łańcuszka i robię drugi w tym samym miejscu. I pikotek. I dwa oczka łańcuszka i znowu słupek nad słupkiem bez pikotka. I tak do końca. Pokażę jeszcze, jak zrobić zakończenie. Tak to wygląda, a tu jest ten nasz bok. Bok jest troszeczkę inny. Widzicie, tu jest pięć na boku. O. A tym może będzie tak będzie lepiej widać. O, tu jest ten bok. Na boku mamy pięć, a tutaj, tak jak mówiłam, tu mamy po sześć. I tu znów musimy, jak tutaj mamy już trzy, to tu musimy zrobić jeszcze dwa i połączyć się. Ale to za chwilkę pokażę. Już to przerobiłam. Pokażę jeszcze, jak to zakończyć. Tu jestem na tym boku, widzicie? Więc jak tutaj mamy słupek bez pikotka, to robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj, gdzie było cały czas po dwa, wbijamy się, robimy jeden słupek, a nad nim pikotek z trzech oczek. Dwa oczka łańcuszka. Tu wbijamy się. Kolejny łańcuszek, robimy słupek, jeden, a nad nim pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I tu mamy dwa, tu mamy trzy. Czyli już teraz mamy się połączyć tutaj. Raz, dwa, to trzecie oczko pod tym pikotkiem, oczkiem ścisłym. O, tak to wygląda. Przerabiamy jeszcze z dwa
i odcinamy nitkę. I mamy sukieneczkę gotową. Teraz powiem, jak to usztywnić. Nitkę jeszcze schowamy, no wiadomo, to później. Sukieneczka taka troszkę przedłużona jest. Ja myślałam, że zrobię na tym rożku, ale jednak nie mogę na tym rożku zrobić, bo ona jest szeroka i widzicie, o, nie będzie ładnie się układać. Więc pomyślałam coś takiego. Biorę pomadkę, wyciągnę tę część, oczywiście owinę folią. Tu sobie ją włożę do środka. Tak? Później mam takie duże styropianowe jajo, owinięte folią. Wkładam tu do środka. W ten sposób naciągam. Ta pomadka, ta końcówka od pomadki mi tutaj będzie ładnie to trzymać. Naciągam porządnie. Tutaj to coś też sobie tak naciągnę. Przypnę. O. Szpilką, tu, żeby to ładnie się układało. Tak, o, będzie przypięte. A tutaj już też sobie oczywiście naciągnę. I w ten sposób będę usztywniać sukienkę. Jeżeli ten filmik Wam się podoba, zapraszam, proszę o łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Cześć!